No hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj słuchajcie, mamy sporo roboty, naprawdę dużo, zaraz wam pokażę. I dzisiaj sobie zrobimy najprawdopodobniej tylko jedno niestety zlecenie, bo zobaczcie ile tutaj jest rzeczy. Jak widzę, że jest tłok z korbowodem, to już trzeba będzie tu silnika naprawdę rozebrać, więc bierzemy się słuchajcie ostro do pracy. Dobra, więc jeszcze raz przeanalizujmy sobie filtry. Filtry to tutaj będzie najmniej akurat inwazyjna sprawa. I teraz tak, co musimy... Tłok z korbowodem. Walek rozrządu się na to, dobra, lecimy. Musimy podnieść najpierw i spuścić stary olej. Ale mi zacina. Wiecie co? Ja może... A nie, tutaj nie mogę teraz. Dobra, to zrobimy później. Przenieś sprzęt. Podnośnik A. I lecimy. Spuszczamy stary olej, słuchajcie. Przenieś, podnieś na miejsce. Dobra. Teraz musimy tak, odkręcić sobie miskę olejową. I teraz tak, już widzę, podpora łożyska. To musimy odkręcić i teraz badamy, czyli ten tłok trzeba wyciągnąć, ok. Jestem z pomocy silnika. No, czyli tutaj będziemy musieli naprawdę pół silnika rozebrać. Najpierw to muszę pokrywać, teraz to wszystko trzeba. A, słuchajcie, inaczej. Po której stronie jest ten tłok? Po której stronie on się znajduje, bo ja rozbiorę to i potem się okaże, że on jest z drugiej strony. I to będzie przypał, to musimy podnieść auto jeszcze raz. I tak, sprawdźmy z której on jest strony. Z tej, dobra. To w porządku. Opuszczamy auto. A ja w tym czasie zobaczę, jakie mamy tutaj ciekawe zleconka. No, dobra, czyli musimy rozkręcić tutaj wszystko. Cewka, 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 cewka. Teraz świetnie. Cyk, cyk, cyk. Mam taki plan, żeby sobie włożyć komputer do tak już typowo pod grań. I właśnie teraz mam taki dylemat, bo... A, jeszcze to musimy wszystko porozbierać. Wiecie, wyjmiemy sobie teraz chłodnicę, będzie tutaj lepszy dostęp. Teraz tu wszystko musimy pozdejmować. Najpierw musimy wprowadzić do takiego paska. Dobra, słuchajcie, mam generalnie dylemat tutaj z komputerem. Bo troszeczkę mi brakuje niestety pieniążku do tego. No halo, który to pasek ja mam ściągnąć jako pierwszy, bo nie wiem szczerze. Ten nie. O dobra, rolka prowadząca. Teraz muszę pasować. No, także ogólnie
chcecie, możecie mnie wspomóc donate'em, do którego będzie link w opisie, ale nie to, że ja tutaj żebrzę o donate, tylko o coś, tylko generalnie chciałbym ten kanał ulepszyć i jeżeli chcecie, możecie mi pomóc, a filmy będą coraz lepsze i być może kiedyś uda nam się stworzyć coś naprawdę fajnego. No, widać, że silniczek jest dosyć skomplikowany. Ogólnie tak się przymierzałem jeszcze ostatnio, żeby zrobić maluchowego vloga, słuchajcie. Ale tak jakoś... Co jeszcze? A co musimy jeszcze odpocząć? Dobra. Ale generalnie nie mam nic zbytnio ciekawego do przekazania na tym maluchowym vlogu. Muszę też kupić części do wymiany do tego maluszka. To może w przyszłości pojawią się i vlogi z jazdy jakiejś. Mam nadzieję, że się pojawią. No, chciałbym coś takiego zrobić. Dobra, pierwszy, teraz to. Ile tutaj jest roboty? Tutaj wałek rozrządu jeden też trzeba wymienić. A, czekajcie. Aha, musimy to teraz. Wpryskiwacze. Jeszcze tu, o matko, ile tutaj jest. Jak tutaj jest w ogóle wszystko skomplikowane? W maluchu silnik jest no o wiele prostszy, naprawdę każdy myślę, że po, gdyby kupił sobie książkę, poczytałby pół godziny o remoncie silnika, to by to ogarnął. No. Ja też tam w silniku parę rzeczy robiłem, tam wymieniłem jakieś filtry, inne rzeczy. Powiem wam, że nie jest to jakoś tam bardzo trudne do zrobienia, naprawdę. Dobra, no już wiemy co mamy, ale musimy też chyba wkręcić od dołu. Więc sobie odkręcimy od dołu. Teraz co tutaj? Który to jest? Ten, dobra. Czyli musimy odkręcić sobie tutaj. Teraz chyba możemy go wyjąć, nie? No, także montowanie tutaj silnika w tych nowszych samochodach no, jest dosyć, dosyć trudne. Naprawdę dosyć trudne. Gdzie jest nasz tłok? Aha, czyli musimy tak. Tłok z korbowodem. Właśnie, nie włączałem chyba tego tabletu, więc znowu nam się będzie długo wczytywał, niestety. No ale taki już jest chyba urok tej gry. Dobra. Tłok. Gdzie są tłoki teraz? To jest pytanie. Tu są panewki. Znaczy nie panewki, tylko pierścienie. Wiecie, muszę sobie wyrobić podzielność uwagi, bo nieraz nie mogę się skupić, na przykład coś tam wam opowiadam i muszę się skupić na samej grze i wtedy tak powiem, mam problem z łączeniem tych dwóch rzeczy. Niestety. I wtedy tak właśnie opowiadam i nagle takie a czym ja mówiłem? Kurde, co ja zrobiłem? Słuchajcie, napiję się wody, bo mi już trochę zaschło w gardle od tego mówienia. O! Taka rada, jak się nagrywa, dla tych osób, które nagrywają, warto mieć wodę przy sobie, bo uwierzcie, że się przydaje. Dobra, podpora łożyska wału korbowego. Dobra, teraz gdzie to się znajduje? Gdzie to się znajduje, słuchajcie? Podpora łożyska wału korbowego. To są do rozrządu.
tym. To nie. Musimy znaleźć coś innego. Tutaj pewnie, gdzie są wały korbowe, to będzie gdzieś. Albo nie. Piszemy sobie. O, mamy. Jedna wystarczy. Więcej nie potrzeba. Ostatnio chyba kupiłem ulepszenie na szybsze odkręcanie śrut, więc możecie zobaczyć, jak teraz szybko to idzie. Moment, już. Fajnie było w prawdziwym życiu tak śruby wykręcać, no ale tak łatwo nie ma. Pamiętam ostatnio, no już w sumie nie ostatnio, bo to było jakieś połowy wakacji, ale męczyłem się strasznie z kolegą, żeby odkręcić montowania pasów bezpieczeństwa w maluchu, bo to jest oczywiście tak bardzo mądre rozwiązanie. Właśnie sprawdzę, ile już mamy zrobione. Wałek rozglądu, świeca zapłonowa, rozrusznik, filtr oleju, świeca zapłonowa, akumulator, dobra. Czyli teraz tutaj musimy resztę zmontować. No, w tym maluchu jest to takie super mądre, oczywiście w cudzysłowie, rozwiązanie, że te śruby, które mocują pasy bezpieczeństwa, one wychodzą, słuchajcie, pod podwozie. Jest. Co się z tym wiąże? To się wiąże oczywiście, że te śruby zardzewiały i, znaczy może nie zardzewiały, bo one nie były tam jakoś bardzo zardzewiałe, ale bardzo były zabrudzone i naprawdę ciężko było, bardzo ciężko było to odkręcić. My z kolegą nie daliśmy rady tego odkręcić, znaczy dalibyśmy, ale nie wiedzieliśmy, jak to fachowo zrobić. Więc dopiero przyszedł, bo my wiadomo, kluczem próbowaliśmy, od razu kluczem. A przyszedł blacharz, przyszedł fachowiec do mnie, bo chcieliśmy mu pokazać tego malucha, czy on w ogóle się podejmie tego. Czy on w ogóle się tego podejmie. I on dopiero wziął młotek tam, ponapierdzielał tym młotkiem i dopiero wtedy to puściło. Ale gdyby nie to, to ja bym chyba, nie wiem, czy ja bym dał radę to odkręcić. Czy bym się w ogóle skapnął, jak to odkręcić. Nie? Także to naprawdę trzeba wiedzieć. Wałek rozrządu V8. Dobra. No ale na szczęście wszystko się skończyło powodzeniem. Nie wiem, czy oglądaliście maluchowego vloga. Jeżeli nie, to zapraszam Was bardzo gorąco do obejrzenia go. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że Wam przypadnie do gustu. A, pasek. Pasek rozrządu. Jaki to jest? V8 oczywiście. Widzicie, to wszystko w praniu wychodzi też tutaj. No pewnie bym zauważył to prędzej czy później. Znaczy pewnie bym to też zobaczył w tej liście części do wymiany, ale jakoś tak nie mam zwyczaju. To tutaj wydechowy teraz sobie zamontujemy ładnie, pięknie. W maluchu też układ wydechowy jest bardzo prosty. Tam są tylko dwa kolektory, czyli takie dwa kolanka wydechowe i od razu jest rura wydechowa. Znaczy no, ten cały tłumik, nie? Bo to jest tam takie, powiedzieć można, zintegrowane. Kurczę, teraz to mi będzie to białe, będzie mi zasłaniało tutaj. Tak będzie trochę Lipton. Dobra, to sobie jeszcze tutaj załóżmy. To jakoś się przykręca w ogóle? No, chyba nie. Dobra, to sobie pozakładamy już, żeby mieć to z głowy. No, także w tym maluchu ten wydech też jest bardzo prosty. Generalnie chciałbym sobie kupić oryginalny wydech, bo niestety, ale nie mam, słuchajcie, oryginalnego wydechu. Ja mam wydech od modelu EL lub LX. Nie wiem właśnie, czy to jest katalizator, bo no to nie ma tego tam napisane, trzeba samemu się domyśleć. Chyba. Ale chcę sobie kupić oryginalny wydech do wersji właśnie ST czy też STD, bo funkcjonują, że tak powiem, dwa terminy tego modelu, tego starego typu malucha, tego najstarszego. Właśnie ciężka kierownica, licznik, kapliczka, no wiecie, takie tam bajery.
jeżeli tak to można nazwać. Funkcjonuje termin ST i funkcjonuje termin STD. I teraz, który jest właściwszy? Właściwie są oba, ponieważ co oznacza skrót STD? STD oznacza standard, czyli no po prostu standardowy model tego świata. Natomiast STD, o, pompę wody, fałosie. Natomiast ST, przepraszam, nie STD, bo STD już mówiłem, ST oznacza stary typ, czyli też w zasadzie no jedno i to samo, bo, czyli ten najstarszy typ. Aha, to są alternatory, potrzebuję pompy wody. Natomiast, że tak powiem, ten skrót ST to pojawił się dopiero przy wejściu modelu FL. Dlatego, że kiedy był jeszcze tylko produkowany właśnie ten model ST, czy też STD, zależy jak to będzie nazywać, był tylko... rolka pompy wody. Był tylko jeden model, więc nie można było go nazwać starym typem, bo nie było po prostu nowego typu. Więc dopiero ten termin się pojawił oczywiście później, a wcześniej funkcjonował termin standard. Rolka pompy wody. Mamy. Cyk, 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 cyk. Fajnie, że kupiłem to szybsze sekwencje. No. Ogólnie trochę mnie denerwują osoby, które hejtują maluchy, bo po pierwsze nie zawsze jest takie osoby stać na malucha, a po drugie no to nie jest, to że ja kupiłem malucha nie jest spowodowane tym, że mnie nie stać na inny samochód, bo mnie nie było stać na inny samochód, mogłem sobie kupić jakiegoś Golfa czy coś, no. Albo Passerati w TDI. Natomiast słuchajcie, dlaczego chciałem malucha? Dlatego, że to jest taki samochód sentymentalny dla mnie dosyć mocno, ponieważ dużo osób z mojej rodziny miało malucha, więc ja nie chciałem odstawać. Dlatego też kupiłem, a kupię sobie malucha. Kupię sobie malucha i właśnie nie kupiłem dlatego, że mnie nie stać, tylko dlatego, że chciałem, bo po prostu podobał mi się. Uważam, że maluch to jest fajne autko, a że ja jestem taką osobą, chociaż tak jak mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, nie jestem mechanikiem, jestem informatykiem. Co tutaj jeszcze? Rozrusznik, filtr, świeca. A, jeszcze drugą świecę musimy zmienić. Simulator, dobra, to pewnie z tej strony, bo tam mieliśmy wymienione. Maluch naprawdę jest takim autkiem, no, śmiesznym, takim fajnym, fajnie się jeździ maluchem. Naprawdę, to jest, słuchajcie, super zabawa jazda maluchem. Także, jeżeli ktoś chce kupić sobie jakiegoś klasyka niedrogiego, to polecam właśnie malucha. Bo ludzie naprawdę za tym maluchem się oglądają. Kiedyś zajechaliśmy z tym maluchem na festyn osiedlowy, to ludzie nam machali normalnie, albo patrzyli, wytykali palcami. O, maluch, patrzcie, maluch jedzie. Także to jest naprawdę takie fajne. Albo z kolegą stałem i szedł jakiś chłopiec i pyta się swojego taty, pyta się, tata, to jest maluch? I go tata mówi, tak, to jest maluch. A on, no... Nie powiem wam teraz słowo w słowo, ale no bardzo się ucieszył, no był taki bardzo rozradowany, że zobaczył malucha, nie? Bo teraz wiadomo, no ja jestem bardzo młodą osobą cały czas, ale ja jeszcze jak byłem no taki mały, tam miałem po 5, 6, 7 lat, to jeszcze tych maluchów jeździło dosyć, jeszcze ich trochę jeździło, więc pamiętam, że jak na przykład jeździłem z dziadkami na działkę tramwajem, to zawsze praktycznie malucha mogłem spotkać, jak się jechało, jak patrzyłem przez szybę. Teraz już rzadko. Jednego malucha, którego widzę, że tak powiem, którego mogę codziennie spotkać, do swojego w garażu właśnie.
Zdarza się, że czasami się widzi maluszka i wtedy naprawdę mi się gęba śmieje, że tak powiem. Dobra, zamontujemy sobie już te chłodnice od razu. No ale niestety no, coraz już więcej ludzi ma starsze samochody. Ale powiem wam, że taka pani jest tutaj na moim osiedlu, mieszka w mojej parafii i ona zawsze, prawie zawsze na 10:30 na mszę jeździ właśnie maluchem, bo ona innego samochodu chyba nie ma z tego co wiem. No jeździ, pochyla tym maluchem, ale słuchajcie, ona naprawdę tak nieterminowo jeździ, że ja bym się naprawdę bał z nią jechać w jednym samochodzie. To nie to, że ona nie umie jeździć coś takiego, tylko ona po prostu jak jedzie, to już przypiłuje tego malucha naprawdę no, jak kierowca rajdowy normalnie, naprawdę. Dobra, pik oleju V8. Mógłbym od razu kupić rozrusznik, ale właśnie nie wiem, czy do V8 rozrusznik nie jest inny. Więc żeby nie było po prostu przypału, że wydamy pieniądze niepotrzebnie, to sobie sprawdzimy. No, widzicie, rozrusznik V8. Nie będę go szukał, wpiszemy sobie od razu rozrusznik. Proszę bardzo. Ale w ogóle tak samo wygląda. A nie, ten ma troszeczkę niżej umocowany, ten ma wyżej. Dobra. Ciekawe, ile expa dostaniemy. Myślę, że bardzo dużo. Dobra, czyli to byśmy mieli już wszystko. Filtry. Filtr powietrza, filtr paliwa. Patrzcie, ale żeśmy zrobili. Ale żeśmy zrobili przypał, słuchajcie. Znaczy ja zrobiłem przypał, wy nie. Słuchajcie, musimy wszystko jeszcze raz niestety tutaj pozdejmować, bo jednego paska, słuchajcie, nie wymieniliśmy. No trudno. Trzeba uważać. Patrzcie, się rozpędziłem, rozgadałem i pominąłem. No. Wracając do tematu z maluchami. Maluchy, słuchajcie, jak popatrzę, to bardzo sporo ich jest na tych różnych portalach aukcyjnych, czy też tych takich ogłoszeniowych, OLX, Allegro właśnie. No Allegro to bardziej aukcyjny jest. Ale jest tego jeszcze dużo i można spotkać takie naprawdę dopieszczone te maluszki za naprawdę gruby hajs, bo ich kilkadziesiąt tysięcy nieraz sobie liczą za takiego fiacika. Ale można ich spotkać takie po 1000 zł, po 800 zł, także jest jeszcze tego dosyć sporo. Jeszcze można sobie wyhaczyć ładną sztukę za niewielkie pieniądze. To na co jest warto zwracać uwagę przy kupnie malucha, słuchajcie. Jeżeli kupujecie eleganta, to zawsze trzeba zwracać uwagę na progi i na podłogę, bo eleganty to jest akurat model malucha, który najmocniej gnije. Naprawdę eleganty tak gniją. I słuchajcie, jak rozpoznać, czy taki nie był robiony lub był? Wystarczy spojrzeć na progi. Jeżeli progi będą w kolorze nadwozia, to znaczy, że był robiony. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego, że progi w elegancie były zawsze fabrycznie czarne. Oczywiście ktoś może też pomalować sobie progi na czarno. Ktoś może pomalować progi na czarno, natomiast ja zwracam uwagę dlatego, na to dlatego, że niektóre osoby wystawiają na przykład eleganta i piszą, że fabrycznie nowy, tak, że tam ileś tam kilometrów tylko było zrobione na nim, a tu się okazuje, że progi w kolorze nadwozia, czyli oznacza to, że po prostu był robiony, tak, i wtedy no może niekoniecznie od razu odpuszczać tą ofertę, bo skoro jest dobrze zrobiony, to i może warto wziąć, ale na pewno jest warto zwrócić uwagę
cenę, tak? Bo jeżeli ta cena jest za wysoka, to nam się nie opłaca, bo po prostu nie będziemy mieli wszystkiego w oryginale. Dlatego warto jest zwrócić sprzedawcy uwagę, żeby lepiej zszedł z tej ceny, bo no, nie kupicie robionego samochodu za takie pieniądze, jeżeli on zostanie, jeżeli oczywiście jest to za wysoka cena, tak? Także warto jest zwracać uwagę przy kupnie eleganta na te progi, bo mogą wyglądać ładnie, a potem usiądziecie sobie wygodnie w fotelu z chęcią przejażdżki i się nagle zapadniecie, bo wam podłoga odpadnie. Chociaż ja akurat z takim przypadkiem się spotkałem i mam nadzieję nie spotkam, aczkolwiek no, teoretycznie może być, także zwracam uwagę. Ten montaż wykładziny w maluchu nie jest jakiś bardzo skomplikowany, więc też warto sobie ją tam chociaż raz profilaktycznie zdjąć, żeby sprawdzić, jak ten nasz maluszek tam się ma, jego stan. I wtedy można ze spokojem przystąpić do zakupu. Nie wiem, co mam wam jeszcze tutaj powiedzieć, bo się już tutaj rozgadałem o tych maluchach i trochę mi się temat wyczerpał. Teraz myślę właśnie, co mam wam tu jeszcze powiedzieć. Powiem wam coś może o moim. Właśnie mój maluszek to jest model STD. I wyczulam teraz wszystkich na tą podłogę, dlatego że ja też trochę przepłaciłem, a podłogę miałem jednak dosyć musiałem tą podłogę zrobić i wydać 450 zł, to i tak tam, słuchajcie, bo zrobił taki pan dla Faszamandra, że naprawdę nie wziął dużo, wziął malutko właśnie za to. Wydało mi się właśnie tam ktoś tam, jakiś pan, który robił mi przed domem, miał mi robić przed domem kostkę, w końcu nie zrobił. Właśnie mi polecił tego pana, powiedział mi, gdzie można go znaleźć i ten. I mi się tak właśnie udało wyhaczyć dobrego fachowca za niewielkie pieniądze. No, także jeżeli macie też taką osobę, to albo nie wiecie, że nawet, że macie, to nie warto od razu iść do pierwszego lepszego blacharza, bo on ma duży warsztat, bo on wam przy zrobieniu na przykład malucha może się nie do końca postarać, bo wiecie, stwierdzi, że a maluch to zrobię na szybko, bo mam inne zlecenia i tylko zrobię tam na odszczep, żeby nie było. No, a potem się okaże, że wam na przykład będzie dalej gniło, bo wam niedobrze zakonserwuje, albo wam coś tam odpadnie, bo dobrze nie pospawa, dobrze nie pohektuje. Więc to trzeba mieć na uwadze i trzeba znaleźć kogoś, kto po pierwsze robi z pasją, po drugie no, przykłada się do roboty. Zresztą do takich właśnie renomowanych blacharzy, co mają te duże warsztaty, oni wam dużo wezmą za taką robotę. Dlatego warto jest szukać osób właśnie takich fachowców, nawet amatorów. Jeżeli mają dobre opinie, to warto skorzystać z ich usług. Można dużo zaoszczędzić, a skoro taka osoba jest pasjonatem, to i może się lepiej przyłoży. No, dobra. Ile mamy zrobione? Mamy chyba zrobione wszystko. Trochę nam tutaj przycina lekko. Dobra. A do kolei, widzicie. I o najważniejszym zapomniałem. Zrobiliśmy, słuchajcie, auto, zrobiliśmy duży remont, a zapomnieliśmy o najważniejszym, czyli o wlaniu oleju. I taka osoba by teraz wyjechała na drogę, przejechałaby pół kilometra i nagle samochód by stanął. I teraz co się dzieje? Oleju brak po prostu. No, remont zatartego silnika to jest, no nie wiem, czy to w ogóle się opłaca robić, ale tam szkody są naprawdę tak inwazyjne przy zatartym silniku, że to już trzeba naprawdę
cylindry, tłoki, no może tam rozrząd i takie inne tam rzeczy, to może niekoniecznie, ale no jest tego, no potem trzeba się bawić z tym. Nalejemy do pełna już. Dobra. Dobra, słuchajcie, zakończyliśmy zlesonko z sukcesem. Teraz już chyba możemy spokojnie zakończyć to zlecenie. O, dobra. Trochę nam jeszcze brakuje do kolejnego wylepszenia, ale to już innym razem. Słuchajcie, ten odcinek naprawdę trwał bardzo długo, więc fajnie będzie, jak zostawicie tą łapeczkę. Się z wami. Cześć.